Podczas spotkania zaprezentowano warianty budowy linii kolejowej na trasie Sieradz-Kalisz-Plesze w Poznań oraz na trasie Łódź-Sieradz Północny, Kępno-Czernica, Wrocławska, Wrocław Główny. Inwestycja najbardziej dotknie mieszkańców miejscowości Dzigorzew i Łusieniec. Mieszkańcy są bardzo zaniepokojeni. Martwią się o los swoich domów i gospodarstw. Obawiają się też utrudnień związanych ze zmianą układu drogowego, a także poziomem hałasu, jaki towarzyszyć będzie tej inwestycji. A jaki będzie miał wpływ, gdzie koło mojego domu będzie przejeżdżał jeden, drugi pociąg na rozjeździe, gdzie po pół czy dwóch latach ten dom całkowicie będzie zniszczony, gdzie w tej chwili nawet jest próg, który jest dalej przeniesiony, tak samo pęknięcia są. To niech mi pan powie, czy pan mi zagwarantuje, że mój dom się nie rozsypie. Jestem sołtysem wsi Łosieniec, którą przy tym wariancie bierzecie w trójkąt bermudzki, że tak powiem, bo będziemy mieli z każdej strony kolej. Kto mnie zapewni i moich mieszkańców, że hałas, który będzie powodował kolej, nie będzie zakłócał naszego życia, gdzie mieszkając teraz od starej kolei, średnio o kilometr nawet niecały, już ją słychać, gdzie ta kolej rozpędza się maksymalnie koło nas do jakichś 80 km/h, to niech mnie pan teraz zapewni, że ta kolej, która będzie szła po drugiej stronie wioski, będzie jechać 350 km/h i że ona nie zakłóci naszego życia. Będą obwodnice, będą wiadukty, planowane są też wywłaszczenia. Wójt gminy, który był obecny na spotkaniu, liczy na to, że uwagi mieszkańców zostaną uwzględnione w ostatecznym wariancie przebiegu trasy i projekcie budowy. Myślę, że projektanci wezmą pod uwagę dzisiejsze tutaj uwagi mieszkańców. No i proponowałbym, żeby przy następnych konsultacjach projektanci wzięli pod uwagę te dzisiejsze burzliwe spotkanie, które dzisiaj było tutaj w gminie. Bo jest Łosieniec w środku, z jednej strony idzie trasa na Poznań i z drugiej znowu idzie też, no i Dzigorzew też jest dzielona miejscowość. Wojska Polskiego są wiadukty, objazdy, no mieszkańcy będą mieli trudno dojechać do pracy, dzieci do szkoły, także tutaj jest problem. Mieszkańcy zarzucali, że przedstawiciele CPK przestali ich słuchać, a konsultacje stały się spotkaniami informacyjnymi. Mówiono m.in. o przebiegu trasy Łódź-Sieradz-Wrocław, który z wariantu W51 został dla gminy Sieradz zmieniony na W53. My nadal słuchamy głosu mieszkańców, żeby rozwiązywać problemy, zapewniał Jarosław Zwolski, koordynator merytoryczny projektu. Zdajemy sobie sprawę z tego, że to jest kłopotliwe, że jest to jeszcze taki moment zawahania. No niestety proces budowlany w Polsce jest, a szczególnie linii kolejowych, jest bardzo skomplikowany. Musimy pod uwagę brać no, tak różne czynniki, jak właśnie od tych żabek, jaszczurek i węży i mopków, do bardzo skomplikowanych kwestii technicznych przez środowisko hydrologiczne, hydrogeologiczne, ludzi, zakłady pracy, no i wszystko inne. Także ten proces decyzyjny, proszę mi wierzyć, to jest 30 kilka parametrów takich no, głównych, które bierzemy pod uwagę w tej analizie wielokryterialnej i na podstawie tego wybieramy warianty. Na program kolejowy CPK składa się w sumie 12 tras kolejowych. Łącznie to 30 zadań inwestycyjnych i prawie 2000 kilometrów nowych linii kolejowych, które mają powstać do końca 2034 roku. Wariant inwestorski o przebiegu linii kolejowej na odcinku Sieradz-Kalisz-Plesze w Poznań zostanie wybrany w pierwszym kwartale przyszłego roku.